Czerwony kapturek to imię dziewczynki, co miała czapeczkę w kolorze malinki. Babunia ją szyła całymi nocami, dobrała najlepszy czerwony aksamit. Czerwonego kapturka, a najbardziej babcia, która mieszkała za lasem. Pewnego dnia mama powiedziała: bo tam w dworze wilk mieszka, wilk okrutny i śledzi. Był gajowy u mnie z wieczora, przyniósł wieści, że babcia jest chora. Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleko. To przecież niedaleko. Skocz do babci czerwonej kapturki. Masz w koszyczku smakołyki, lekarstwa i flaszkę wina. Dobrze, mamusiu. Tylko pamiętaj, idź prosto do babci. Przez las, jak ta ścieżka. Nie zbaczaj z drogi, słuchaj mojej przysłowi. Nie martw się, mamusiu. Będę trzymać się do wróżki. Dziewczynka szła drogą przez las, rozglądając się uwagi na wszystkie strony. Ach, ile wokół było ciekawych rzeczy. Tu ptak zaśpiewał, tam wiewiórka przeskoczyła z gałęzi na gałęź. Wkrótce czerwony kapturek zapomniał o przestrodze mamy. Babcia się ucieszy. A tu jakie pyszne jagody i poziomki. Pycha. Las stawał się coraz gęstszy i coraz ciemniejszy. Wtem za krzaku wyskoczył wilk. Witam cię, mój przyśliczny czerwony kapturku. Nie bój się moich ząbów i moich pazurów. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodzę się z takich wilków, co nie krzywdzą nawet motylków. Ja mięsa po prostu nie trawię. Przestaję na jagodach i trawię. A co niesiesz w koszyku, dziewczynko? Ja cóżek dla babci i winko na kawę. Bo babcia jest chora i czeka od rana. A gdzie mieszka babunia? Wilk wyjął wilkopis i wilczyk notesik. Zapomniał kapturek o mamy przy drodze i wyznał. Babcia ma domek przy drodze. Babcia czeka od godzin już tylko. Muszę lecieć. Pa, pa, panie wilku. Wilk pognałby babcię prędzej na skróty, bo zawsze był chudy i bardzo chciał utyć. Gnął szybko borem lasy, tak podśpiewując basem. W las dam nurka i kapturka bardzo sprytnie zmylę. A mą pułapkę złapie babkę i to już za chwilę. Bo gdy w moim brzuchu burczy, wnyk dostaje kurczy. I źrę wszystko, aż furczy taki ze mnie wilk. Babunia zrywała linki i włóczki, robiła już drugą czapeczkę dla wnuczki. Wilk ścianą przez chatką i w drzwi zamłotał. Kto to puka i czego tu szuka? To ja, czerwony kapturek. Przyniosłam kartuszek. To wejdź, odpina mój cuszek. Wilk wszedł na paluszka do izby. Moim wrogiem dzisiaj srogą zaraz dam nauczkę, bo mam chrapkę i na babki wnuczkę. Bo gdy w moim brzuchu burczy, wnet dostaje kurczy i żrą wszystko, że aż furczy taki ze mnie wilk. Wilk połknął babcię z jej ręczną robótką, wcisnął czapeczkę babciną i zasnął pod babci pierzyną. Spał niby i nie spał, otwierał wciąż się ślepia, raz jedno, raz drugie, w otwarte drzwi wlepiał. Tymczasem czerwony kapturek zbliża się do domku babuni i śpiewa. Biegnę na skóry, ale...
czerwony kapturek. Wejdź, Lusiu, kochana, jestem bardzo słaba. Czerwony kapturek do chatki wszedł śmiało i patrzy, coś z babcą dziwnego się stało. Ojej, dlaczego babu nie masz takie oczy duże? By ci lepiej widzieć, gdzie nawet jest mróz. A czemu masz takie uszy wielkie? By lepiej cię słyszeć, gdy ścieżką masz chodzisz. Lecz ząbków babuniu takich dużych nie miałaś. Mam duże, bo zaraz cię zjem, moja mała. Wilk połknął kapturka i siorunął i herbatki i zasnął i chrapnął, aż cynk spadł z chatki. Koło domu przychodził leśniczy, co przybyło do lasu, by drzewa policzyć. Usłyszał chrapanie, co trzęsło chatynką, więc wystąpił i patrzy. Śpi wilk pod pierzynką. Hej, wilku bury, ręce do góry. Coś zrobił z babcem i czerwonym kapturkiem. Oddawaj je, bo ci szyję kulami zaraz przeszyję. Litości, panie Gajowy. O litości nie ma mowy. Będziesz miał, wilku, nauczkę. Oddawaj babcie i wnuczkę. Leśniczy miał strzelbę, tak zwaną pif-pafkę. Prawdziwą myśliwkę, nie jakąś zabawkę. Pif-pafnął z tej strzelby do wilka. Babcia już jest wolna i miał kapturek. Babcia nawet uzdrowiona. Czerwony kapturek chwycił w ramiona. I tak się całowały, ściskały i cieszyły. Potem się Gajowemu na szyję rzuciły. Na zielne leśniczy, zamęstwo podzielce. Usłyszał dziękuję 100 razy lub więcej. Babunia dostało, szybko nakryła. I tak się przygoda szczęśliwie skończyła. A wiecie, co się z wilkiem stało? No co? Opuścił wilk knieje i zamieszkał w zoo.